Cześć! Gdybyśmy mieli wybrać zespół z Premier League, który dopina najciekawsze transfery w tym okienku transferowym, to z pewnością wielu z Was mogłoby wskazać Aston Villa. Yuri Tielemans wiadomo, Pau Torres wiadomo, natomiast dzisiaj skupimy się na Musie Diabim, czyli najnowszym nabytku klubu z Villa Park, 50 milionów funtów mniej więcej. Za taką kwotę 24-letni francuski skrzydłowy zamieni Bayer Leverkusen na Aston Villa. No i właśnie, pytanie, dlaczego jest to transfer aż tak ekscytujący z perspektywy fanów drużyny Unaia Emery'ego? O tym sobie dzisiaj porozmawiamy. Klasycznie zachęcam Was do subskrypcji, łapki w górę oraz komentarza. Nie przedłużając dalej, zaczynajmy. Kim jest Moussa Diaby? Przede wszystkim warto wspomnieć o tym, że Moussa Diaby na ten moment już jest piłkarzem pod wieloma względami elitarnym. Od dawna mówiło się o tym, że między innymi zgłaszają po niego akces takie zespoły jak Arsenal, także jak Newcastle United, czyli mimo wszystko naprawdę kluby z bardzo wysokiej półki, które wiedzą co robią, kiedy sobie spojrzymy na ich transfery, niewiele jest tam ruchów przestrzelonych. Także kiedy właśnie mówimy o Moussie Diabim i o tej jego elitarności, no to mam wrażenie, że kiedy można jakoś sklasyfikować skrzydłowych, to najczęściej jest to albo grupa A, czyli skrzydłowi, którzy są efektywni, tacy jak na przykład Mohamed Salah, który strzela bramkę za bramką, notuje asystę za asystą, natomiast tak naprawdę niewiele można tam zauważyć takich pojedynków jeden na jeden stricte. Wiadomo, że Salah w tym momencie swojej kariery to jest bardziej boczny napastnik, aniżeli skrzydłowy. Podobnie zresztą jest między innymi z piłkarzami takimi jak Heung-min Son, jak Sadio Mane. Nie chcę mówić, że nie są efektowni, natomiast w gruncie rzeczy tam duży nacisk jest kładziony na efektywność, na to, żeby były te liczby. Z drugiej strony jest ktoś taki jak Alain-Saint-Maximin i piłkarze o jego profilu, czyli mimo wszystko zawodnicy, których właśnie można sklasyfikować jako efektownych. A Moussa Diaby to jest piłkarz, który łączy te dwie cechy, czyli efektywność z efektownością, i to jest coś, co możecie odpalić tak naprawdę w przeciągu kilkunastu sekund właśnie na YouTubie, kiedy skończycie już oglądać mój materiał na temat Moussy Diabiego. Polecam Wam sobie wyszukać jakąś kompilację zagrań tego zawodnika. Nie trzeba ich oglądać dziesiątki, wystarczy włączyć tak naprawdę jeden pięciominutowy film z najlepszymi momentami właśnie Moussy Diabiego na przestrzeni ostatniego sezonu Bundesligi i już będziecie wiedzieć, o czym mówię. Nadzwyczaj szybki skrzydłowy, który naprawdę jest wręcz nieprawdopodobnie dobry w grze jeden na jednego, i pod tym kątem wiadomo, że z jednej strony to jest ogromny dodatek dla Aston Villa, z drugiej strony można sobie zadać pytanie, czy De Vilans będą aż tak często atakować bezpośrednio jak właśnie Bayer Leverkusen, bo tutaj mimo wszystko to jest inny profil zespołu, natomiast także mam wrażenie, że warto wspomnieć właśnie o tych liczbach, bo Moussa Diaby pod tym kątem naprawdę jest piłkarzem, tak jak zresztą już mówiłem, elitarnym, wyjątkowym, jakkolwiek byśmy mogli to określić. Zacznijmy może od wielopozycyjności Moussy Diabiego. W tym momencie widzicie statystyki odnośnie właśnie tego, gdzie grał ten 24-letni aktualnie francuski skrzydłowy, który już jest oficjalnie piłkarzem Aston Villa. Tutaj widzicie wszystkie minuty rozegrane od sezonu 19-20, czyli od momentu dołączenia do Bayeru Leverkusen, który stał się taką przystanią właśnie ostatnią, gdy mówimy o karierze Moussy Diabiego. I jak doskonale możecie zauważyć, lewe skrzydło, prawe skrzydło, także zdarzało się grać między innymi w środku, chociaż tutaj tych minut było naprawdę bardzo niewiele, natomiast w gruncie rzeczy to jest piłkarz, który może obskoczyć i jedną, i drugą flankę. I pod tym kątem to jest wiadomo piłkarz, który po prostu jest bardzo przydatny z perspektywy każdego trenera, bo wszechstronność to jest coś, co zawsze się ceni, tym bardziej z perspektywy trenera takiego jak Unai Emery, który po pierwsze lubi zawodników testować, lubi zawodnikom stawiać nowe wyzwania, a ponadto też Aston Villa będzie grać w europejskich pucharach, więc mimo wszystko to także jest ogromny dodatek właśnie pod tym kątem, żeby zwyczajnie przygotować się na to, że na przykład wypada ci lewy skrzydłowy, ok, Moussa Diaby może tam zagrać i tak dalej, i tak dalej. Także między innymi analizując to, jakie są najmocniejsze strony właśnie Diabiego, no to warto wspomnieć między innymi o skuteczności. I w tym momencie widzicie liczby właśnie Moussy Diabiego pod kątem bramek i asyst w poprzednim sezonie, gdy mówimy o Bayerze Leverkusen, i jak doskonale możecie zauważyć, to jest piłkarz, który pod tym kątem był najlepszy w drużynie prowadzonej przez Szabiego Alonso tuż za nim, Jeremy Frimpong, i to także jest piłkarz, na którego zwyczajnie warto zwrócić uwagę ze względu na to, że prawy obrońca, który bardzo często wspierał Diabiego właśnie w akcjach ofensywnych, to jest z pewnością materiał na to, żeby opuścić klub z Leverkusen w perspektywie powiedzmy 2-3 lat, nawet pewnie stanie się to nieco szybciej. Natomiast także pod tym kątem to jest bardzo ciekawe, jak tutaj będzie wyglądać współpraca Diabiego między innymi z Mattiem Cashem, czyli z prawym obrońcą Aston Villa, przy założeniu, że oczywiście Moussa Diaby będzie grać właśnie na prawej stronie, na prawym skrzydle, czyli na tej domyślnej pozycji jako piłkarz lewonożny, który schodzi do środka. Uważam, że tutaj
Zwyczajnie. Być może Polak będzie miał bardzo odpowiedzialne zadania, kiedy mówimy o przejściu wyżej, przejściu do ofensywy. Coś na wzór kogoś takiego jak Alex Moreno, czyli piłkarz, który także w drugiej części sezonu po dołączeniu z Realu Betis do Aston Villa właśnie jak najbardziej udzielał się ofensywnie dużo częściej niż piłkarze występujący po drugiej stronie na odpowiedniej pozycji, czy tutaj na przykład Matty Cash czy Ashley Young. Nie zmienia to jednak faktu, że także analizując właśnie Musa Diabiego i to, jak wygląda profil tego zawodnika, warto wspomnieć między innymi o jeszcze jednej cesze czy statystyce, która świadczy o tym, jak bardzo elitarny jest to zawodnik. Czytaj, gdy mówimy o Musie Diabim, to jest jeden z trzech piłkarzy, który na przestrzeni ostatnich trzech sezonów osiągnął w każdym z nich wynik godny double-double, czyli minimum dwucyfrowa liczba bramek i dwucyfrowa liczba asyst, biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki. Dwa nazwiska obok właśnie Diabiego na tej liście, Bruno Fernandes i Leo Messi, więc jak najbardziej można powiedzieć, że pod kątem właśnie czołowych lig Europy po prostu Diaby gwarantuje naprawdę nieprawdopodobną wręcz jakość i co więcej, tak jak mówiłem wcześniej, efektowność, bo to jak łatwo wygrywa te wszystkie pojedynki, zresztą w tym momencie widzicie statystyki właśnie odnośnie rajdów z piłką, wprowadzeń w pole karne i tak dalej, to jest piłkarz, który po prostu wyróżnia się nie tylko na tle Bundesligi, ale także na tle drużyny, powiedzmy Premier League, czy zwyczajnie na tle całej Ligi Światowej, więc można użyć takiego sformułowania, że tutaj pod tym kątem Aston Villa sprowadza sobie zawodnika, którego jeszcze w swoich szeregach nie miała i mam wrażenie, że to jest bardzo istotne, żeby w tym momencie to podkreślić. No właśnie, bo kiedy rozmawiamy o transferze danego piłkarza do danego klubu, trzeba sobie spojrzeć na to z odpowiedniej perspektywy i zadać sobie pytanie, a jak on pasuje do danego zespołu. I tak się składa, że właśnie pod tym kątem tutaj widzicie statystyki, które pokazują, że Musa Diaby ma bardzo jedną istotną rolę właśnie, gdy mówimy o przyszłym sezonie i Aston Villa. Tutaj to jest piłkarz, który jak najbardziej będzie w stanie zdjąć troszkę ciężaru z barków Olego Watkinsa. Swoją drogą Anglik to jest piłkarz, który moim zdaniem, powiedzmy, za rok zamieni klub na dużo lepszy. Nie wiem, czy to być może będzie Manchester United, czy może inny zespół, na przykład Tottenham po odejściu Harry'ego Kane'a. Natomiast uważam, że po prostu angielski napastnik Aston Villa już w tym momencie pokazuje takie sygnały, że jest gotowy na to, żeby przejść dalej. Natomiast wracając do tematu Musy Diabiego i Aston Villa właśnie, gdzie on się wpasuje? Uważam, że patrząc na ten okres Unai Emery'ego, który wiadomo, że był naprawdę fantastyczny, bo patrząc na te liczby między innymi, czyli to jak punktowała Aston Villa właśnie za kadencji hiszpańskiego szkoleniowca, no to warto docenić to, że to był zespół tak naprawdę grający na poziomie Ligi Mistrzów, bo tutaj także ważne jest to, że ta liczba spotkań nie jest równa. Aston Villa po prostu stała się jedną z wiodących sił w lidze, ale kiedy sobie spojrzymy na elementy możliwe do poprawy właśnie w grze Aston Villa Unai Emery'ego, to moim zdaniem jest to troszkę zdjęcie tej odpowiedzialności z barków Olego Watkinsa za wyniki, za strzelanie bramek, bo patrząc na całą resztę ofensywy wiadomo, że to są piłkarze bardzo zdolni, tacy jak Jacob Ramsey, który niestety wypada na pierwsze pół roku tego sezonu Premier League ze względu na to, że doznał on kontuzji na Mistrzostwach Europy U21. Także patrząc na Leona Bailey'a wiadomo, że to jest piłkarz z naprawdę niezłym potencjałem. Natomiast w gruncie rzeczy, także analizując między innymi liczbę strzałów właśnie w Aston Villa, uważam, że tutaj widać ewidentnie, że Ollie Watkins, jeśli on nie ma dnia, to dużo ciężej jest Aston Villa o osiągnięcie pożądanego wyniku. No i Musa Diaby tak się składa, że patrząc już nawet na ostatni sezon właśnie w wykonaniu tego piłkarza w Bayerze Leverkusen, widać było ewidentnie, że on bierze na siebie tę odpowiedzialność. Patrick Schick nie zawsze był dostępny, czyli taka nominalna dziewiątka i właśnie wtedy Musa Diaby jak najbardziej był w stanie wyczarować coś z niczego. Na przykład strzał z dystansu, bramka debiutancka choćby dla Bayeru Leverkusen zdobyta po transferze z Paris Saint-Germain, ale także patrząc na ostatni sezon zwyczajnie Bundesligi, czy to poprzez rajd z piłką, czy to poprzez dribbling, czy to poprzez jakieś nieoczywiste podanie, także patrząc na właśnie umiejętność do odnalezienia się w polu karnym i do dojścia bardziej do sytuacji strzelskiej, po prostu Musa Diaby uważam, że pod tym kątem jest naprawdę świetnym transferem na Aston Villa, bo kogoś takiego jeszcze w swojej talii Unai Emery nie miał i także uważam, że zwyczajnie patrząc właśnie na tę odpowiedzialność, która jest na Ollie Watkinsie, która spoczywa gdzieś na tym, jak często on będzie punktował, strzelał itd., itd., w tym momencie będzie to być może nieco bardziej rozłożone właśnie na Musa Diabiego, który nie tylko będzie wygrywać pojedynki i robić niesamowity wiatr, ale pewnie też będą takie oczekiwania, żeby strzelał on naprawdę całkiem pokaźną liczbę bramek. Aczkolwiek, żeby nie było tak kolorowo, warto sobie wspomnieć
o potencjalnych minusach tego transferu. I przede wszystkim tutaj mam wrażenie, że trzeba powiedzieć o potencjalnym jeszcze oszlifowaniu Musy Diabiego. Czytaj, wiadomo, że między innymi Alexis McAllister to jest piłkarz, który już na teraz jest gotowy do tego, żeby wejść do środka pola Liverpoolu i tam po prostu zrobić dobrą robotę. To jest już jeden z najlepszych piłkarzy na globie. Patrząc na Musę Diabiego, wiadomo, że to jest piłkarz, który nie chcę mówić, że ma momenty, natomiast także jeden ze skautów piłkarskich oczywiście anonimowo wypowiadał się, o ile się nie mylę, na antenie jednego z podcastów BBC i on tam użył takiego sformułowania, że między innymi Arsenal obawiał się przy okazji transferu tego piłkarza, że będzie to właśnie taki Alan Saint-Maximin, czyli mimo wszystko piłkarz nieco bardziej momentów, aniżeli regularności. Wiadomo, że te liczby między innymi bramek i asyst na przestrzeni ostatnich kilku lat pokazują zupełnie coś innego, także mimo wszystko Musa Diaby mam wrażenie, że to jest inny charakter. Czytaj, tutaj to jest porównywalny piłkarz do Cody'ego Gakpo, analizuje swoje mecze, siada z całym sztabem tak naprawdę ludzi odpowiedzialnych za to, żeby wszystko było w porządku, żeby się rozwijał i to widać po liczbach strzałów między innymi, które zwiększają się z sezonu na sezon. Natomiast właśnie patrząc na to oszlifowanie Musy Diabiego, także odnoszę takie wrażenie, że trzeba zwyczajnie przygotować się na to, że Unai Emery to będzie ten trener, który powinien wciągnąć go na nowy poziom, głównie kiedy mówimy o decyzyjności, kiedy mówimy o tym, kiedy odejść strzał, kiedy wejść w pojedynek, kiedy zaliczyć asystę czy inne kluczowe podanie. I wiadomo, że to już teraz jest piłkarz, który właśnie w tych elementach naprawdę jest bardzo dobry. Natomiast wciąż brakuje mu, mam wrażenie, delikatnej takiej przyprawki, żeby zwyczajnie pójść jeszcze bardziej do góry, żeby być naprawdę wręcz idealnym skrzydłowym, który jest jednym z najlepszych na całym świecie. Także między innymi, gdy mówimy właśnie o potencjalnych problemach związanych z Musą Diabim, no to z pewnością trzeba wspomnieć o intensywności w grze bez piłki, bo tutaj akurat Francuz nie ma się czym pochwalić ze względu na to, że średnio dokonuje on nawet nie odbioru, tylko próby odbioru raz na dwa mecze. Przeciętnie pół odbioru na mecz. Zatem mamy tutaj do czynienia z zawodnikiem, który mimo wszystko zaangażowany jakoś szczególnie w grę defensywną nie jest i także jestem ciekaw, jak to będzie wyglądać właśnie, gdy mówimy o Aston Villa Unai Emery'ego, która mimo wszystko bardzo agresywnie i bardzo często wysoko gra właśnie linią obrony, no i to swoją drogą wymaga także zaangażowania każdego zawodnika właśnie w grę bez piłki. A także ostatnia już wątpliwość, no to gdy sobie spojrzymy właśnie już na takie kompilacje, swoją drogą naprawdę polecam Wam sobie odpalić jakiś filmik z zagraniami Musy Diabiego, z jego dribblingiem, z jego przyspieszeniem, bo to jest coś nieprawdopodobnego. Nie jestem pewien, czy na poziomie Premier League zwyczajnie będzie w stanie tak łatwo przechodzić rywali. Wiadomo, że to jest jeden z najszybszych piłkarzy, bo taka mniej więcej średnia prędkość w piku Musy Diabiego to jest 36-37 km na godzinę. Naprawdę coś nieprawdopodobnego. Natomiast no, widzieliśmy już kilku piłkarzy, którzy odbijali się od Premier League właśnie przechodząc z Bundesligi i będąc o podobnej charakterystyce. Czytaj między innymi Leon Bailey, czyli piłkarz, który już zamienił wcześniej Bayer Leverkusen na Aston Villa. Także Jadon Sancho, świetny skrzydłowy w Borussii Dortmund, który mimo wszystko w Premier League odnaleźć się nie może. Czy tak będzie właśnie z Musą Diabim, czyli piłkarzem podobnym swoją drogą także do Timo Wernera, uwielbiającym wolną przestrzeń, tego nie wiem. Uważam, że mimo wszystko będzie to zawodnik, który sprawdzi się nieco bardziej od wspomnianych już przeze mnie zawodników przechodzących z Bundesligi, natomiast wciąż ostrzegam przed tym, żeby sądzić, że to jest naprawdę już na teraz świetny piłkarz idealny. Nie, jeszcze tak nie jest, natomiast tak jak mówię, w przypadku innych piłkarzy, o ile można oczekiwać, że ten czas będzie potrzebny, o tyle uważam, że zwyczajnie w przypadku Musy Diabiego już na teraz otrzymujemy naprawdę pakiet umiejętności, które świadczą o tym, że być może w perspektywie powiedzmy 3, 4, 5 kolejek w Premier League będziemy mogli mówić o piłkarzu, który naprawdę gwarantuje nam masę emocji i masę kontentu do shortsów, do jakichś kompilacji właśnie ze sztuczkami itd., itd. To na teraz już jest świetny transfer, a może być jeszcze lepiej. I podobnie jest między innymi, kiedy sobie spojrzymy na Musę Diabiego i jego profil. Tutaj warto się odwołać do słów trenera Empoli, który mówił o Guglielmo Vicario, nowym trenerze Tottenhamu, o którym swoją drogą także film na moim kanale się pojawił. Jeśli ktoś nie widział, to serdecznie polecam. Natomiast trener Empoli właśnie mówił o Vicario, że Tottenham musi uważać, bo Vicario to nie jest taki człowiek, który ma na tyle potencjału, że to już teraz jest jego sufit. Jak najbardziej nie, to dla niego może być przystanek, żeby wskoczyć jeszcze wyżej. I podobnie jest z Musą Diabim oraz Aston Villą. Czytaj, uważam, że tutaj zwyczajnie to może być taki piłkarz, który powiedzmy w perspektywie 3 lat znowu, tak jak po transferze do Bayeru Leverkusen z Paris Saint-Germain, zamieni Aston Villę na klub dużo, dużo lepszy. A też wiadomo, że Musa Diaby ma taki niedokończony biznes na Parc des Princes, bo jako wychowanek tego klubu, jako także ktoś, kto
to został nazwany w 2016 roku najlepiej prosperującym zawodnikiem z całej akademii. Tam w Paris Saint-Germain przyznaje się właśnie taką nagrodę jak Titi d'Or dla najlepiej prosperującego, czy dla najbardziej utalentowanego na ten moment zawodnika w akademii Paris Saint-Germain. I Moussa Diaby właśnie taką nagrodę zgarnął. Nie zmienia to jednak faktu, że tak jak mówiłem, Moussa Diaby chciałby kiedyś jeszcze zagrać dla Paris Saint-Germain i niewykluczone, że powiedzmy za 2-3 lata po prostu zastanowili do Paris Saint-Germain odejdzie, jeśli oczywiście się sprawdzi. A tego sobie chyba życzy każdy kibic i Premier League, i Aston Villa. Dajcie mi znać, co wy myślicie o Moussie Diabym. Mam nadzieję, że ten film wam się podobał. Subskrybujcie, komentujcie i nie przedłużając dalej. Dziękuję bardzo za uwagę. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Siemano!